Jest godzina 8:13. Słuchają Państwa Poranka Wnet, a ja zapraszam na wywiad. Kto tam? Byliśmy umówieni na rozmowę. Zapraszam na wywiad Wnet. Wywiad Wnet. I umówiliśmy się na rozmowę z naszym gościem, pan Paweł Sałek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były doradca prezydenta, ale także kandydat w wyborach do Europarlamentu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor Daszbur. Byliśmy umówieni na rozmowę. Fajny dżingiel. No i ta rozmowa doszła do skutku w naszym studio w Warszawie, ale rozmowy też toczą się na Białorusi. Pan na pewno słyszał o Tomaszu Szmycie, sędzim, który wybrał się na Białoruś. Tam poprosił o azyl polityczny. Posłuchajmy, jakie były powody przyjazdu na Białoruś. Czemu do państwa przyjechałem? Dlaczego nie przyjechał, że tak on? Jeżeli chodzi o sytuację w moim kraju. Jeśli chodzi o sytuację w mojej stronie? Jest to wyraz protestu przeciwko temu, jak jest prowadzona polityka Polski wobec Białorusi i wobec Rosji. To jest wyrażenie protestu przeciw temu, jak prowadzi się polityka po odnoszeniach do Białorusi i Rosji. Z takim protestem pojechał Tomasz Szmyt. Posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu podczas konferencji, która wczoraj odbyła się w Mińsku. Jeżeli chodzi o to, co mogę zrobić, to chciałbym państwu przeczytać oświadczenie i podpisać je w państwa obecności, które związane jest właśnie z tą sytuacją. Jeśli речь идет о том, что я могу сделать, то я бы хотел вам зачитать заявление и подписать его. Это то, что я могу сделать в связи со сложившейся ситуацией. Szanowny pan prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uważajmy, председатель Wyższego Administracyjnego Sądu. Do wiadomości szanownego pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. K сведению уважаемого господина президента Республики Польши Анджея Дуды. Na podstawie wymienionych na wstępie przepisów. На основании перечисленных положений. Zrzekam się stanowiska sędziego Rzeczpospolitej Polskiej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ja odkazываюсь, podaję заявление об отставке с должности судьи Województwa Administracyjnego Suda w Polsce. Ze skutkiem natychmiastowym. Z niemiedlinnym wstąpieniem w силу. Przez całe życie zawodowe wykonywałem pracę sędziego. Na протяжении всей своей профессиональной жизни я был судьей. Początkowo jako sędzia sądu rejonowego. Сначала как судья районного суда. Następnie sądu okręgowego. Далее окружного суда. Nominację na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Назначение на должность судьи областного административного суда. Otrzymałem z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ja получил из рук президента Бронислава Комаровского. W dniu 19 października 2012 roku. I to był fragment wypowiedzi Tomasza Szmyta, sędziego, który opuścił Polskę, wyjechał na Białoruś. Jak pan, panie pośle, ocenia to wydarzenie, a przede wszystkim te relacje, które powinny być inne na linii Warszawa-Mińsk czy Moskwa? Sytuacja jest bardzo złożona ze względu na konflikt na Ukrainie i to, że Białoruś wspiera pośrednio, może nawet powiedzieć bezpośrednio momentami, tą agresję rosyjską na Ukrainę. Natomiast jeśli chodzi o pana sędziego, no to on bierze już w tym momencie sam odpowiedzialność za swoje czyny. Taką decyzję podjął, można powiedzieć, że ona jest zaskakująca, delikatnie mówiąc, ze względu na to, no, że chyba Białoruś nie jest najlepszym kierunkiem do emigracji. Tutaj ja rozumiem, że to jest jakaś emigracja polityczna, tak? Bo on się zrzeka urzędu, prosi tam o azyl, więc to jest, można powiedzieć, troszkę zaskakujące. No jego decyzja i to jest no, poważniejszy problem związany z tym, w jaki sposób może też przyszłość pana sędziego wyglądać, bo pamiętajmy o tym, że gdzieś mniej więcej tak półtora roku temu, może nawet dwa lata temu, jakoś niedawno, stosunkowo niedawno też była taka sytuacja, że jeden z polskich żołnierzy przy okazji problemów na granicy polsko-białoruskiej zdecydował się na to, żeby ubiegać się o azyl, czy być na Białorusi i tam funkcjonować, żyć i tak dalej. I chyba ta sytuacja dobrze się, że tak powiem, finalnie dla niego nie skończyła. Natomiast no, jest to zaskakujące, że sędzia
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyduje się na takie postępowanie, na taki ruch i pytanie, jak będzie wyglądać jego przyszłość naprawdę pod rządami reżimu białoruskiego w przyszłości. No na razie z tego, co dzisiaj donoszą media, bo sprawa jeszcze nie będzie w najbliższym czasie także przez środowisko dziennikarskie wyjaśniana i opisywana, jest taka sytuacja, że no zdecydował się tam spędzić resztę swojego życia. Ale to jeszcze tylko przypomnijmy w dwóch słowach, między innymi Tomasz Szmyt był powiązany z aferą hejterską, która miała miejsce w 2019 roku w resorcie sprawiedliwości. Tam był prokurator Łukasz Piebiak, oczywiście zastępca ministra Zbigniewa Ziobry. Wczoraj wrocławscy śledczy sformułowali zarzuty przeciwko Emilii Szmidt, która jest byłą żoną tego właśnie sędziego, który wyjechał, więc to jest szersze spektrum. Pamiętamy grupę Kasta, która szkalowała niektórych sędziów i no to jest jednak związane z tamtym okresem przede wszystkim. Jak pan też ocenia te nitki, te powiązania z aferą hejterską i właśnie Ministerstwem Sprawiedliwości? Czy to, wie pani, są chyba jakieś sprawy też osobiste, bo jak było wspomniane, to ta pani Emilia Szmyt jest byłą żoną, no trudno mi wnikać w jakieś osobiste i prywatne sprawy, bo każdy ma swoje prywatną sferę, w którą nie powinno się, że tak powiem, w debacie publicznej wnikać. Natomiast no, jest to na pewno jakaś zadziwiająca sytuacja, że tego typu okoliczności miały miejsce, więc no, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Proszę zauważyć, że jeśli spojrzymy na ten wątek białoruski, to i naprawdę może być różnego rodzaju działanie dezinformacyjne albo działanie obcych służb, które ma wywoływać pewne emocje w Polsce. No ja myślę, że tak trzeba by było na tą sprawę pana sędziego Szmyta patrzeć, więc tutaj ja osobiście bym no, zalecał też pewną powściągliwość w dyskusji na ten temat, dopóki nie będzie jak gdyby więcej wiadomo w tym zakresie. No bo to myślę, że więcej świeże... się chyba nie dowiemy, chociaż może sprawa być rozwojowa. Sprawa na pewno będzie rozwojowa, patrząc na wiele elementów tej ale sprawy. To wszystko się zbiega z, w sumie tak z uśmiechem na to patrzę, bo wczoraj Komisja Europejska z kolei zapowiedziała zakończenie procedury artykułu 7 przeciwko Polsce i Komisja uważa, że już nie istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia praworządności w Polsce, zupełnie co innego niż pan Tomasz Szmyt, który wyjechał. Jak pan z kolei patrzy na to, co płynie do nas z Brukseli, już wszystko jest w porządku, już wymiar sprawiedliwości został naprawiony. No został naprawiony, jak wychodzi na to, dlatego, że pierwszy, najważniejszy, główny kamień milowy dotyczący tej opresji ze strony Komisji Europejskiej, która przez wiele miesięcy rządu Zjednoczonej Prawicy w stosunku do rządu polskiego była uskuteczniana, został zniesiony, no to ten kamień milowy, który dotyczył tego, że w Polsce był rząd konserwatywny. I ten rząd konserwatywny został właśnie zniesiony na jesieni ubiegłego roku podczas wyborów, do czego generalnie, powiem, aparat brukselski się bardzo mocno przyczynił i dzisiaj już nie ma problemu. No ustawy nie zostały zmienione, jakieś ustawy pan Bodnar, minister Bodnar przygotowywuje. Natomiast to była wówczas tylko i wyłącznie decyzja polityczna, która miała na celu wpływ na to, aby dokonać przewrotu w Polsce, odsunąć prawicowy rząd od władzy, a w świetle tego, co się dzieje związane w ogóle z reformą traktatową w Unii Europejskiej, bieżącym przygotowywaniem prawa w różnych obszarach na bazie obecnego traktatu, czy tworzenia tak zwanej komitologii, czyli prawa unijnego, no to idziemy w kierunku takim, że ewidentnie zmierza to wszystko ku temu, aby to powstał jeden bardzo poważny organizm europejski. Państwa członkowskie będą, minister Stariusz Wolski mówi, że to będą landy. Ja osobiście uważam, że jeśli zmiany traktatowe zostaną wprowadzone nawet w tej stępionej formie, która dzisiaj jest, bo one zupełnie inaczej wyglądały jeszcze kilkanaście miesięcy temu, no to będzie Polska takim po prostu powiatem w ramach Unii Europejskiej, z całym szacunkiem do wszystkich starostów powiatowych w Polsce, ale niestety ten proces zawłaszczania kompetencji, działania także tak zwanego ultra vires poza
prawem, co się obecnie dzisiaj dzieje na poziomie przygotowania prawa europejskiego w wielu obszarach, on po zmianie traktatowej zostanie zalegalizowany. Tak jak jest zalegalizowana poprzez przyjęcie paktu migracyjnego cała sprawa przemytu ludzi do Europy poprzez basen Morza Śródziemnego, to zostało w tym momencie zalegalizowane. Tak samo pewne działania, które dzisiaj są dotyczące energetyki, środowiska, ochrony przyrody, które dzisiaj się dzieją na granicy prawa traktatowego, one w przyszłości zostaną zalegalizowane. Tylko powiem jeszcze jedną rzecz. Panie redaktor, to jest bardzo poważna sprawa i mówię to także jako kandydat do Parlamentu Europejskiego z województwa łódzkiego. To jest bardzo poważna sprawa, dlatego, że nie do takiej Europy wchodziliśmy, nie o takiej Europie marzyliśmy 20 lat temu i nie takiej Europy Polacy oczekiwali. I do końca wśród naszego społeczeństwa nie ma świadomości, z czym mamy do czynienia. Bo został już tylko jeden ostatni wielki ruch. Mamy świadomość, z czym mamy do czynienia. Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, wyraźnie podczas swojego exposé w Sejmie mówił o tych kierunkach, nic nie ukrywając. Mówił wprost o tym, że zasada jednomyślności powinna być zniesiona, że możemy mówić o większości kwalifikowanej, 3/5, 5/8 czy jakichś innych liczbach, więc obecna władza nie ukrywa, w jakim kierunku to ma iść. Mówią wprost, może Polacy nie słuchają albo nie słuchają wyraźnie, ale jasny sygnał podczas tego wystąpienia był przekazany. Tak, pan minister Radosław Sikorski powiedział wyraźnie o tym, że będą realizować zmiany traktatowe. Jednocześnie 3 miesiące wcześniej pan premier Donald Tusk podczas swojego exposé powiedział też bardzo wyraźnie, że zmiany traktatów nie wchodzą w grę. To jest wręcz cytat z jego exposé. Więc to jest taka ekipa dzisiaj rządowa, która jedno robi, drugie myśli i trzecie mówi. I teraz chcę powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną sprawę. To nie jest tak, że nie ma zmian traktatowych albo że tego nie będzie. Po pierwsze, pan Radosław Sikorski powiedział o tym wyraźnie, że rząd będzie tą kwestią się zajmował. Premier Tusk mówił zupełnie co innego, a jednocześnie polski parlament, no, którego dzisiaj jestem przedstawicielem, został oficjalnie poinformowany przez instytucje unijne o tym, że trwa zmiana traktatów. Czyli w kwestii werbalnej, dyskusyjnej u nas w Polsce rządzący co innego mówią, natomiast sprawy formalne toczą się dalej. I jeszcze ostatnie zdanie a propos zmiany traktatów, panie redaktor. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj ta sprawa troszkę na poziomie Unii ogólnie, ze względu na nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego, ona jest zawieszona. Nie tylko w Polsce. Nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, żeby nie wywoływać emocji społecznych i może, żeby ludzie żyli w innej świadomości. Natomiast po wyborach parlamentarnych, tych czerwcowych, do Europarlamentu, na pewno sprawa będzie dalej kontynuowana i został jeszcze tylko jeden duży krok do wykonania, czyli jaki? Zwołanie tak zwanego konwentu i ten konwent, który ma zająć się zmianami traktatowymi, on będzie zwołany na podstawie zwykłego głosowania większościowego na poziomie Rady Europejskiej, czyli tam, gdzie reprezentuje nas obecnie dzisiaj pan premier Tusk, wcześniej nas reprezentował pan Mateusz Morawiecki, jeszcze wcześniej pani premier Beata Szydło. I miejmy świadomość tego, że te zmiany będą postępować. Jeśli to zostanie poddane bardzo poważnym negocjacjom, to później w Polsce znowu będzie opowiadanie, że to wszystkie kraje członkowskie muszą się zgodzić na zmiany traktatowe i my się na pewno nie zgodzimy. No nie jest to prawda, dlatego że ten rząd będzie realizował tą doktrynę i tą ścieżkę, którą ma zadysponowaną ze strony wielkich państw Europy Zachodniej, które dążą ku temu, żeby doprowadzić do federalizacji i centralizacji całej Europy. Pan przez wiele lat współpracował między innymi z panem profesorem Janem Szyszko, byłym ministrem środowiska. Teraz zajmował się pan i środowiskiem, i ekologią, i wszystkim, co związane z tymi tematami w Pałacu Prezydenckim. To jak te zmiany mają wyglądać traktatowe właśnie, jeżeli chodzi o ten zakres. Przede wszystkim, co myślę interesuje nas wszystkich, to jaka będzie, czy jaka może być przyszłość lasów państwowych i naszego dobra narodowego, którym one są. Tak, to jest nasze dobro narodowe, które w mojej opinii jest naprawdę w poważnym zagrożeniu. Jak pani redaktor wspomniała, świętej pamięci pana profesora Szyszko, to niestety jego przepowiednie, analizy i prognozy się sprawdzają, dlatego że on mówił o tym wiele lat temu, już naprawdę wiele lat temu, w momencie, kiedy był spór między innymi o Puszczę Białowieską, że w ramach wielkich haseł ochrony przyrody, między innymi rzekomej ochrony Puszczy Białowieskiej, prawda,
tego, aby walczyć o polską przyrodę, to mówi tutaj konkretnie o organizacjach pozarządowych, które wiele razy w ostatnim czasie podnoszą ten argument, dojdzie do dekompozycji całej struktury Państwowego Gospodarstwa Leśnego. Lasy Państwowe, i to się dzieje. To się dzieje na naszych oczach. Czy to moratorium, które było w styczniu ogłoszone przez resort środowiska i przez panią minister Henning-Kloskę, to jest element połączony z tymi zmianami traktatowymi? Widzi pan jakąś nitkę, połączenie? Tak, to tutaj konotacja, albo powiedzieć, jak to mówi młodzież, zlinkowanie językiem już informatycznym. Skrosowanie. Skrosowanie jest bardzo poważne, dlatego że w styczniu tego roku zostało wprowadzone moratorium przez panią minister Henning-Kloskę. Ja uważam, to jest działanie nielegalne zupełnie, wbrew ustawie o lasach, wbrew ustawie o ochronie przyrody, wbrew planom ochrony dla Natury 2000 i tak dalej. Były dwa pisma ze strony resortu. Wyłączono z użytkowania 1,5% lasów państwowych obecnie. Na komisji, na poprzednim posiedzeniu Sejmu przedstawiciel resortu środowiska, główny konserwator przyrody, pan Mikołaj Dorożała, zapowiedział, że dalsze wyłączenia w ramach tego moratorium będą następować. Z tego, co wiadomo, dyrektor generalny Lasów Państwowych dostał dyspozycję taką, aby przygotowywać kolejne tereny do wyłączenia z użytkowania, czyli zaniechania gospodarki. A leśnicy protestują. Leśnicy się na to nie godzą. Leśnicy protestują, nie godzą się. Natomiast brutalność postępowania ze strony rządzących jest taka, że wbrew temu, co się mówi o wielkim dialogu i wysłuchaniu wszystkich interesariuszy, tego nie ma, ponieważ głos środowisk leśnych w ogóle nie jest brany pod uwagę, albo są przysłowiową paprotką na różnego rodzaju debatach, które się dzisiaj odbywają, ale to jest jeden element, tak? Czyli to moratorium, kolejne wyłączanie. Drugi element, który był wczoraj dyskutowany na podkomisji do spraw nowej strategii leśnej, bo taka komisja powstała, ja jestem jej członkiem, to jest realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zarzucił Polsce, że plany urządzania lasu, czyli ten mechanizm, ten wehikuł, który decydował o tym, jaki mamy dzisiaj obraz lasu, że ten las jest taki piękny, mają być zmienione, ma możliwość być ich zaskarżania i ma być... przez organizacje pozarządowe. Nawet organizacje społeczne, to wczoraj wyszło, pani redaktor, społeczne, i każdy obywatel też będzie mógł przystąpić do tego postępowania. Plany urządzenia lasu będą wstrzymywane wtedy na ten okres trwania postępowania? Będzie to zablokowane? Ja uważam, że tak, że jest takie niebezpieczeństwo, że plany urządzenia lasu nie będą mogły być realizowane, bo bez przerwy będą jakieś protesty. To jeszcze, panie pośle, czy istnieje taka możliwość, albo w ogóle hipoteza, że lasy państwowe, czy zarządzanie środowiskiem i całą tą strukturą w Polsce przejdzie do kompetencji Unii Europejskiej? Przejdzie, ma pani rację, z tego względu, że kolejnym elementem w ramach tej naszej dyskusji, którą aktualnie przeprowadzamy, jest to, że zgodnie z propozycją zmiany traktatów, cała dziedzina, obszar albo dział, ja bym powiedział, odnosząc to do naszej nomenklatury, czyli środowisko, zostanie wpisane do kompetencji wyłącznych Unii Europejskiej. Tak jak dzisiaj kompetencją wyłączną Unii Europejskiej jest Unia Celna, czyli my nie decydujemy o tym, w jaki sposób coś przybywa importowane do Europy, tak samo cała dziedzina środowiska ma być kompetencją wyłączną Unii. Czyli dochodzi do sytuacji takiej, że tylko dyspozycją różnego rodzaju przepisów prawa ze strony Komisji Europejskiej, no bo to jest organ de facto wykonawczy w Unii Europejskiej, sfera związana z polskim leśnictwem będzie zarządzana z zewnątrz. A chcę powiedzieć o tym, wczoraj na komisji też była ciekawa dyskusja na ten temat, że leśnictwo jest wyłączone z traktatów. Leśnictwo jest wyłączone z traktatów i traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo raczej traktat Unii Europejskiej mówi, że Unia może działać tylko w tym zakresie, gdzie ma przypisane kompetencje, a co nie jest przypisane, należy do państwa członkowskiego. Tylko tutaj przebiegłość polega na tym, że na polskie leśnictwo wpływa się poprzez zapisy związane z ochroną przyrody. Tak jak na polski miks energetyczny i wyłączanie jednostek węglowych ze względu na politykę klimatyczną, chociaż mamy zapisane bezpieczeństwo energetyczne w traktacie, jest to bardzo wyraźnie zapisane, swoboda tworzenia miksu energetycznego, wpływało się poprzez zapisy właśnie środowiskowe. Informacja sprzed kilku minut. Służba Ochrony Państwa razem ze współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykryła i zdemontowała urządzenia mogące służyć do podsłuchu w sali, gdzie dziś w Katowicach ma odbyć się posiedzenie Rady Ministrów. Służby prowadzą dalsze czynności w tej sprawie. To jakaś zakrojona akcja służb. Jeżeli
chodzi o Polskę. Tutaj sędzia Schmidt, tutaj urządzenia do, służące do podsłuchu, panie pośle. No coraz ciekawiej jest, jeśli chodzi o sferę działalności służb specjalnych w układzie powoływania w ogóle szefów służb. Już pod egidą nowego rządu było bardzo wiele różnego rodzaju takich emocji i konfrontacji, więc coraz ciekawiej, można powiedzieć, pan redaktor, w tej sferze się dzieje. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Paweł Sałek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat do Europarlamentu, okręg łódzki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego. Daszbur. Daszbur, 8:33, The Cure, Boys Don't Cry.